Strasznie się cieszę, ponieważ to jest kolejny raz, kiedy widać, że ludzie pamiętają o nas i te wyróżnienia to naprawdę są dla nas ukoronowaniem tej całej kariery i historii, którą tworzymy, jeżeli chodzi o polską piłkę siatkową. To jest wielki zaszczyt i chwała, ale ja wspomnę i powiem, że to jest odznaka dla mnie, dla nas, natomiast to jest odznaka dla całej dyscypliny, bo tak naprawdę siatkówka jest grą zespołową i jednostki nigdy nie będą wygrywać poszczególnych spotkań. Także to jest odznaka dla całej dyscypliny, dla tych wszystkich chłopaków, którzy byli na boisku, którzy budowali siatkówkę, którzy budowali klub, którzy budowali Polski Związek Piłki Siatkowej. Także to jest odznaka dla tych wszystkich osób, im to tutaj dziękuję. Myślę, że to jest bardzo miłe odznaczenie. Cieszę się, ja byłam jedyną kobietą wśród grona mężczyzn odznaczonych. To na pewno jest, tak jak powiedziałam, bardzo miłe. Każdy z nas stara się coś dla tej siatkówki zrobić, czy lokalnie, tak jak ja jestem w Bielsku, działam, a oprócz tego właśnie też na arenie Polski, tak jak Sebastian, prezes Świderski, na arenie europejskiej i światowej. Także fajnie, że rozwijamy się cały czas i że ta siatkówka zarówno męska, jak i żeńska idzie do przodu. Bardzo mocna liga, to jest też bardzo mocna reprezentacja. Cieszymy się, że mamy taką mocną ligę. Mamy zwycięzcę, dwukrotnego zwycięzcę Ligi Mistrzów w wydaniu męskim. Liczymy również na dziewczyny, że będą się prezentowały coraz lepiej. No ale tak jak powiedziałem, jeżeli reprezentacja chce wygrywać i chce grać na najwyższym poziomie, to musi mieć silną ligę. I my taką mamy, gdzie ogrywają się ci najmłodsi, zdobywają doświadczenie ci średni, a ci tacy najlepsi mogą reprezentować barwę naszego kraju. Także ta współpraca jest naprawdę bardzo dobra i cieszę się na tą współpracę i liczę, że będzie ona jeszcze lepsza w najbliższych latach. Mam nadzieję, że będzie rósł, bo zawsze jest tak, że w momencie jak reprezentacja zaczyna osiągać sukcesy, to wtedy to przekłada się na Ligę Polską i wierzę, że te Mistrzostwa Świata, które odbyły się w Polsce kobiet i ten awans do ósemki najlepszych zespołów spowoduje, że nasza Tauronliga też z każdym sezonem będzie coraz mocniejsza, że zawodniczki z innych krajów będą chciały też do nas przychodzić i przez to tę ligę wzmacniać.